Siemano, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj jesteśmy na opuszczonej stacji benzynowej koło S17, niedaleko Glinianki. Każdy pewnie kojarzy to miejsce, tak, mój rower jest zaparkowany w środku. Tam mamy Lekaro, firmę zajmującą się przetwórstwem śmieci. No widzę, że komuś się kurwa śmieci nie chciało utylizować. Tak budynek wygląda dookoła. Ja jestem totalnie zrujnowany. Była to kiedyś stacja benzynowa. Nie wiem jakiej firmy, czy BP, czy co, ale była. Ktoś nawet buty zostawił, chyba komuś się bardzo śpieszyło. Co mamy w środku? Śmietnik totalny, kupę jakichś gratów, bezużytecznik, sterta kabli, ogólnie śmietnik, szczury pewnie łażą, nawet Spidermany i te sprawy. Drugie pomieszczenie to, jak widzicie, powiem szczerze, burdel na kółkach i tak dalej. Widać, komuś bardzo zależało, żeby poodrywać cały styropian i tak dalej. Wpadłem tu tylko tak na chwilę, żeby wam pokazać, jak to wygląda obecnie. Powiem szczerze, zrobimy mały urbex, ale wiecie, będę to robił ostrożnie. Bo jak widzicie, kupa tu wszystkiego śmieci. Talerzy, nawet klawiatura komputerowa się znalazła i dlatego ja wolę ostrożnie chodzić po takich miejscach. Zresztą jak widzicie, że tu lokalna młodzież to sobie zrobiła z hecki. Jak na stację benzynową, to trochę skromnie to urządzone. Pewno tu jakiś paneli, wyświetlaczy. Huk wie od czego. Powiem tak, no, jeżeli to są standardy europejskie łazienek, to ja dziękuję za taką łazienkę. Mamy tu pełno różnego rodzaju różnych części, nieczęści. Postaram się ostrożnie przejść. Widzicie, tam mamy drzwi, a tu mamy stertę gruzu, która się wywaliła stamtąd. Pewnie dach przemógł i ktoś tu ściany wywalił. Po prostu powiem tak, jeden wielki śmietnik i no powiem szczerze, tak naprawdę nic dodać, nic ująć. Jest to pewno butelek kondonów, strzykawek i innych rzeczy. No widać, że tu i narkomani przyłożą. Flaszki, butelki do wyboru, do koloru. I takie... Taki śmietnik mamy tu tylko S17. Jak to wygląda dalej? No kolejne pomieszczenie to wygląda, jakby tutaj bomba wybuchła jakaś. Kolejne to nawet nie chcę tam wchodzić, ale się pochylę i wam pokażę. No jak widzicie, tak to wygląda. Wygląda to, jakby tutaj starły się dwie potęgi kosmiczne. Powiem wam tak. Za długo to ten postoi bynajmniej. No jak widzicie, tak to wygląda. Nie będę tam dalej wchodził, bo sami widzicie, że nie warto. Jest tu totalny kurwa śmietnik. Przepraszam za słownictwo, ale użyję tego słownictwa. Nawet dodam ultra totalny śmietnik, jak zresztą widzicie po tym, jak to wygląda w środku. Pozerywane wszystkie sufity, powyrywane okablowanie elektryczne. No jak widzicie, tak to wygląda. Powiem szczerze, normalnie burdel Europa. Chociaż nie wiem, czy jakieś kobiety lekkich obyczajów chciałyby w takich warunkach pracować. Staram się też ostrożnie chodzić, bo jak widzicie, zresztą tu pełno szkieł i innego tego typu rzeczy. Widać, że i nawet klawiaturę gamingową ktoś tu próbował na coś przerobić. Powiem szczerze, według siebie, tak jak ja zazwyczaj mówię, czasem mi się wydaje, że w takich miejscach to nawet jacyś szaleni naukowcy pracują, bo pełno tu kabli, wyświetlaczy, jakichś części komputerowych.
Wiecie, możliwe, że ktoś tu próbował zbudować portal do innej rzeczywistości i prawie mu się udało, ale przy okazji wysadził to miejsce w powietrze. Taki żart. Ale chociaż patrząc po zawartości i wyglądzie pomieszczeń, to z tym portalem czasoprzestrzennym i wyjebaniem wszystkiego w powietrze, to trochę sensu jest. Z wehikułu czasu pewnie zostały tylko siedzenia. No więc jak widzicie, wjechałem tutaj, mam nadzieję, że dziury sobie w kole kolejnej nie zrobiłem. Nie, powietrze jest. W każdym kole powietrze jest, fajnie jest, żyjemy. I zaraz będę stąd wyjeżdżał po prostu, ale zobaczcie, to jest normalnie burdel Europa. ja pierdzielę. No tak to niestety ludzie wygląda, to jest nasza polska rzeczywistość. Okej. Trzymajcie się, Biorun Elektryk, najlepszy inżynier w tej miejscowości, czyli w Celestynowie pod Otwockiem. Ja pierdzielę. Żeż jakby dobrze przy tym posiedział, to mógłby z tego zrobić jakiś sklep komputerowy albo serwis dobrej jakości. No ale czego się spodziewać.